Witam Was serdecznie. Stacja pogodowa Netatmo inteligentna. Składa się z dwóch modułów. Wewnętrznego, tego większego, i zewnętrznego, tego mniejszego. Wewnętrzny ma zasilanie z sieci. A co możemy uzyskać? Na naszym smartfonie mamy informacje pogodowe oraz prognozę na 7 dni. Najróżniejsze wskaźniki. Zacznijmy od tego, iż jak ktoś już ma tą stację, to może mieć wyzwanie z jej podłączeniem do smartfona. Przynajmniej ja takie wyzwanie miałem. Trzymamy przycisk, tak jest w instrukcji. No ale czasami nic się nie dzieje, więc trzymamy znowu. Pykamy i nic się nie dzieje. To nie jest oznaką czegoś złego, po prostu tak ten model ma. W związku z czym, o, i informacja jest taka, że na niebieskim trzeba puścić. Pojawia się niebieskie, jeżeli nie puścimy, to będzie error na czerwono. W związku z czym tutaj mamy zabawę z refleksem. Ok, dotknęliśmy, pokazało się żółte, no to trzymamy i teraz żółte i uwaga, kolejny kolor, pojawia się niebieskie, trzeba puścić i po puszczeniu, jeżeli mruga na niebiesko, no to super. W tym momencie możemy urządzenie parować, łączyć z naszym smartfonem. Oczywiście na początek należy zainstalować na smartfonie aplikację Netatmo pogodową. No ale to jest żaden problem. Sklep Google Playa albo na iOSie Apple Store. Ok, sparować, jak najbardziej połączyć. I już mamy naszą stację połączoną. Następnie należy ją podłączyć do sieci Wi-Fi. Internet. Wiadomo, jeżeli jest moduł zewnętrzny blisko ustawiony, no to od razu się połączy. Wrzucamy nasz adres sieci Wi-Fi i hasło i stacja powinna być za jakąś chwilę sparowana i podłączona i w pełni działająca. Moduł zewnętrzny oczywiście wystawiamy na dwór. Nie może być to bezpośrednie słońce ani deszcz. To jest moduł wiatru. Dodatkowy, w innym filmie będzie. Co nas czeka? Mamy wskaźniki zanieczyszczenia na dworzu, jakość powietrza, informacja to te PM-ki. Mamy 7-dniową prognozę pogody ze wskazaniem, czy będzie padać, jaka będzie temperatura. Na wykresie te słupki na dole to jest oczywiście deszcz w milimetrach słupka. Temperatura, powiewy wiatru. Klikając na ikonkę i informacja, uzyskujemy dane, co na konkretnym ekranie jest. Informacja jest mieszana. Czasami jest po polsku, czasami, jak tutaj w tych wytłumaczeniach wilgotności, jest po angielsku. Wiatr to takie powiewy. Możemy mieć informacje o kierunku, prędkości maksymalnej, średniej za dzień i aktualnej. I kierunek. Oczywiście dodatkowo płatny moduł wiatrowy, anemometer, wymaga poprawnego zainstalowania na dworzu na wysokości 10 metrów i w dobrej orientacji północ, południe, wschód, zachód. Fajny, super wskaźnik nasycenia, a raczej zawartości dwutlenku węgla w naszym mieszkaniu. Oraz wilgotność. No ale wilgotność no to jest wszędzie. No i głośność. No dobra, przejdźmy do tego, jak to można oglądać. Trzy kreseczki, mamy nasze wykresy i jest temperatura wewnątrz mieszkania. To ten duży moduł podłączony do prądu. I możemy takich mieć trzy moduły i one pokazują różne pomieszczenia. Wilgotność wewnątrz pomieszczenia. Statystyki są na wykresie co 30 minut. A moduł co kilka minut analizuje, żeby nam pokazywać na telefonie, jak to jest. Wiadomo, mamy też możliwość przez internet, czyli z tym naszym smartfonem nie musimy być w domu, możemy być poza. Jak widać, hałas, w nocy ma cicho, w dzień jest głośniej, ciśnienie wewnątrz pomieszczenia, również w układzie historycznym i temperatura na zewnątrz. Fajnie widać, jak jest temperatura o świcie, po południu
i jakie są wahania i jaka tendencja. Mamy jesień, w związku z czym będzie to coraz niżej. No i wilgotność. Czasami są ekstremalne wskaźniki, no ale średnia jest utrzymana. I wiatr. Wiatr, średnia prędkość i podmuchy. Jeżeli ktoś myśli o zakupie instalacji prądu na wiatr, no to może to rozważyć, czy warto.